Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Subnautica. Moi drodzy, nagrywam ten odcinek drugi raz i jestem wściekły. Naprawdę jestem wściekły, już może troszeczkę mniej wściekły niż byłem do tej pory, bo w sumie to jest podejście takie do nagrywania już piąte, ale odcinek nagrywam drugi. Kochane PGE, wyrzuciło mi prąd już drugi raz, tak naprawdę dzisiaj. To jest naprawdę bardzo świetne. Słońce świeci, zero wiatru, a PGE stwierdziło, że wyłączymy prąd. Aż nawet sprawdziłem, czy może jakieś włączenia były, czy coś takiego. Nie, oczywiście, że nie. PGE po prostu sobie wyłącza i ma w dupie klientów, którzy coś robią ambitniejszego, na przykład niż tylko oglądają telewizję. No, więc PGE ma to oczywiście w czterech literach. I żeby to jeszcze, wiecie, dało się do nich dzwonić, nie wiem, poinformować, czy jakie awarie są, coś, nie ma takiej opcji. Pozałuj się pan w dupę i cieszę się, że pan w ogóle masz prąd, za który płacisz i to jakie pieniądze, nie? Oczywiście, takie to jest PGE. Moi drodzy, zacząłem robić tutaj w bazę. Jest oczywiście dostępny odcinek dla wspierających, który trwa około 45 minut. Z przenoszenia tego wszystkiego, nie jest to zbytnio ambitny film, ale no widać, co mniej więcej sobie robiliśmy. A zrobiliśmy sobie Simofa, zrobiliśmy sobie początki jakiejś bazy. I ogólnie to brakuje nam litu. Brakuje nam litu do tego wszystkiego. I tu jest ogólnie nawet stacja dokująca. Chociaż sztabka tytanu dwa razy smar. Ej, może ja będę miał. Tylko wiecie co, ja wiem, czego mi brakowało. Mi brakowało litu na wzmocnienie. Tak, ja nie mogłem tego wzmocnić. To był problem. I ogólnie jest jeszcze jeden problem. Nie możemy zrobić sobie stacji, czy stacji, nie możemy zrobić w modyfikacjach ulepszenia do Simofa WZ1, tego, wiecie, zagłębinowego, zanurzeniowego. I to jest problem. To jest problem, ja już nawet w poprzednim odcinku znalazłem cholerę litu, ale oczywiście Subnautica też jest świetna i nie ma zapisywania takiego, wiecie, zapasowego. To jest po prostu śmieszne. To jest po prostu śmieszne, że gra, która no, jest sandboxem, różne rzeczy się mogą dziać. Nie ma żadnych checkpointów, nie ma nic. Ona się nie zapisuje samoistnie. To jest kurwa to samo, co było w Planet Crafterze. To jest tak głupie, że to jest po prostu dramat. To jest po prostu dramat. W ogóle włączymy sobie pauzę w PDA. No nie ma tutaj czegoś takiego jak zapisywanie co jakiś czas. Naprawdę, no gra już jest, no to nie jest jakaś nowa gra. No naprawdę, mogliby delikatnie się do tego dostosować. Nie ma nic, zero. Pocałujcie się w tyłek i tyle. Masz zapisz grę manualnie. No to świetnie, dzięki. Zarąbiście. Jakbym wiedział, że ona się nie zapisuje sama, to bym zapisał to 10 minut. O, dobra. Po pierwsze, musimy zrobić sobie na pewno radyjko, bo radyjko tutaj nam odblokuje nową wiadomość, która jest dosyć istotna. Ja już ją przesłuchałem, nawet już przeczytałem dla was, no ale niestety się nie dowiecie tego, bo nie ma odcinka. Znaczy odcinek jest, ale z tego, że jak save był wywalony. Więc odcinek się uratował, nagranie działa do tego momentu, no ale co z tego, jak mnie cofnęło do samego początku odcinka, nie? Bez jaj. Jak mi jeszcze raz wyłączył prąd, tam pojadę chyba i wystrzelam wszystkich. Tu siedziba główna Alterny. To może być nasze jedyne okno komunikacyjne. Nie możemy wysłać statku ratunkowego tak daleko, więc Aurora będziemy musieli się spotkać w połowie drogi. Wysłaliśmy schemat do komputera statku. Idziemy na kanapki, idzie z nami? No tak, daj mi chwilę. Dane czternej skrzynki pokazują, że terminal wysokiego bezpieczeństwa w kajucie kapitana nadal działa. Becky chodzi za jakieś 5 minut. Dobra, powiedz Becky, że wezmę zwykłą. Zwykłą? Tak, będzie wiedziała, o co mi chodzi. A jeśli nie będzie? Po prostu powiedz jej, że zwykłą. Powiedziałem jej, że zwykłą, no to co znaczy zwykła i znów musiałem to wrócić. Kod powinien być 2679. Zwykła to po prostu szynka i ser. Okej, nie mogłeś powiedzieć po prostu, że jest szynka i ser? Szynka i ser, w porządku. Mają nas totalnie w dupie. To, że duży statek zaginął, to jest... No cóż bywa. Cóż bywa. Moi drodzy, ja wam oczywiście tą bazę pokażę, ale dopiero jak sobie poleciłem pod nit, bo ja mam dzisiaj bardzo mało czasu i wiecie, to po prostu robione po złości chyba dzisiaj dla mnie. Naprawdę. Totalnie robione dla mnie po złości. Wszystko mi się dzisiaj pierdzieli jak nie wiem. Dobra, musimy zrobić na pewno sobie... Wiecie, ja tak już robię to z pamięci, co robiłem przed chwilą, nie? Co robiłem przed chwilą? No, tamtego odcinka mi wyszło za 20 minut, no ale 20 minut jednak 20 minut w tyłek. Robimy oczywiście ogniwo energetyczne, bo to mi się bardzo przyda. No musimy wziąć wodę, dużo wody, nóż oczywiście też, o którego w sumie zapomniałem wziąć.
którego oczywiście w sumie zapomniałem wziąć. Napijmy się. No, możemy na maksa. Tu będą jeszcze gdzieś ze dwie rybki, te pęcherzówki. Nawet są. Nawet są. Z solonego łupacza możemy z jednego wziąć. I jeszcze potrzebujemy dwie baterie. A, i stanowisko modyfikacyjne będziemy musieli zrobić, ale to spokojnie. Ono i tak nam nic nie odblokuje. Totalnie. Totalnie, no chyba, że gdzieś tutaj jest może to... Ale nie, nie ma tego. Nie ma. Dobra, filtrujemy wodę. Patrzę, czy się nagrywa. Nagrywa się na szczęście. Może tam nawet było więcej niż 20 minut, nie wiem. Ogólnie tak, to potrzebuje na jedynkę, to potrzebuje na dwójkę, to potrzebuje na trójkę... A w sumie nie. To potrzebuje na dwójkę, to na trójkę, to na czwórkę i to na piątkę. Si? Si. Sul-sul. Sul-sul, jak w Simsach. Weźmy sobie noteczkę. Konstruktor baz na razie może zostać w domu. Tu. Pęczyk drutu. Dobra, idziemy. Idziemy, bo jest mało czasu. Dzisiejszy odcinek może być troszeczkę krótszy. I moi drodzy, bo ja tego wam nie powiedziałem na poprzednim odcinku, czy w poprzednim odcinku, na tym co próbowałem nagrać. Nie powiedziałem wam, że będę chciał wziąć sobie lekki urlop. Lekki urlop, kochani. No w moim życiu nastały mocne zmiany, dlatego po prostu muszę troszeczkę odpocząć też. Na szczęście mówię, te zmiany nie są wcale złe. Tylko wręcz przeciwnie, tylko problem jest taki, że nie wiem, czy zdążę nagrać zapas odcinków. Być może nie. Być może nie. Aczkolwiek, remont już kończę, już skończyłem w sumie nawet. Więc będę miał teraz coraz więcej czasu na szczęście. Więc zostanie mi tylko i wyłącznie nagrywać dla was odcinki. Na całe szczęście. Płynę mniej więcej w to samo miejsce, co w odcinku, który się nie udał. W nagrywaniu. Właśnie. Ogólnie zdołałem już odblokować cyklopa. Zdołałem odblokować cyklopa na tym odcinku właśnie, gdzie przenosiłem sobie te rzeczy. I tak naprawdę to wiecie, jedna rzecz leżała właśnie na tym biomie grzybowym, to był kadłub. Po prostu odblokowałem go i tyle, nie? Bo tak wyglądało. Kapsuła ratunkowa 13. I co, jakoś tak dziwnie płynę teraz. Jakoś tak dziwnie płynę. Ja chyba gdzieś tu płynę i tu będzie taka fajna jaskinia za chwilę. To nawet chyba jest wrak, do którego płynąłem wcześniej. Tak, ja chyba ten właśnie wrak ogarnąłem. To są nasze ogórki. Ogórki, które mnie podgryzały wcześniej. No ja wiem, że to jest maximum depth. Tu będzie dużo litu chyba. O ile to jest to samo. No są też panocki, które gryzą. I gryzą mocno. Ou. Dziadu. Nie gryź. Więc za mną nie płyniesz tam. Nie, to nie jest ta jaskinia, której byłem. No ale też jest lit. Kryształ uranitu. No dobra, tu nie byłem. Tu nie byłem, kochani. Nowe rzeczorki. Dobra, dane geologiczne. Rubin jest już przez nas zeskanowany. Jajko stworzenia mnie nie interesuje w żaden sposób. Ubłagam, niech mi nie wyłączył kurwa teraz prądu, ja aż zapiszę grę. Bo dzisiaj to jest naprawdę dzień pełen wyzwań. Brak czasu, niewyspanie i w ogóle wszystko naraz. Po prostu mnie dobija dzisiaj. A co to za dziurka? Coś powiedział, ale... Dobra, nie. Shiro, nie mów. Dobra. Ej, no nie, no fajne te dziurki. Fajne te dziurki. Tylko... się zaraz zgubię. Jestem niemalże pewny, że ja się zaraz zgubię. Chyba self-scanning na razie nie. Self-scanning na razie nie. Kurde, to gdzieś było tutaj. W ogóle sobie LEDy odblokowałem i wszystko. I psów w dupę jak zwykle, no. Biednemu to zawsze wiatr w oczy i...
I coś w tyłek. Tu nic nie dostajemy z tego. Tytan. No właśnie. Dobrze, że on pamiętał. To było chyba tu. To była ta jaskinia? Nie. Kurczę, taką fajną jaskinię z litem znalazłem wcześniej. Taka fajniutka była. Taka elegancka, taka amerykańska. Ogóreczku. O ty. W ogóle, ej, mam mało życia. Choć mnie tam podgryzło trochę. Ołów, kurde, mi na ołowiu nie zależy. Ołowiu mamy dużo. By taka fajna jaskinia gdzieś tu była. Może warto ją poszukać. Czy to mi zniszczyło Simopa? Nie, uff, Jezu. O, zawał. Ciup. Ogólnie będę chciał jeszcze wejść tutaj sobie. Tego naszego statku. Się tu z ogórkami wcześniej ganiałem. A teraz jest spokojnie, ale tu oczywiście woda tylko. Tu będziemy musieli sobie wlecieć. O, tu jest kapsuła modyfikacyjna, czy stanowisko modyfikacyjne. To nas nie interesuje. Też stanowisko. Tutaj będziemy musieli jedną przespawać sobie gdzieś jeszcze. Pamiętam, było. Tu się da otworzyć. To akurat chyba nic nie będzie. I znów, kurde, mi się chce, no, wymiotować. Jezu, nie lubię tego. To było na pewno jedno gdzieś do spawania. Kurde, już myślałem, że będę miał spokój dzisiaj z wrakami, jak zwykle. Ja nie mogę tych wraków otworzyć do spawania, dobra. Znaczy do laserowania. I strasznie boli głowa od tych, wiecie, zawirowań. Błędnik mi szaleje totalnie. Nie lubię. Jak mi tu wszystko się kołuje, to nie lubię. Ja mam też problemy z VR-em. Ja w ogóle nie wiem, ja bym w Subnautica grał na VR. To dla mnie dramat. Totalnie dramat. Dobra, ulepszenie scenariusza do cyklopa, tu będą dwie kostki. To wiem, to stanowisko chyba modyfikacyjne, C. Ja wcześniej to zbierałem właśnie po to, żeby sobie tego tytanu zebrać przy okazji. Kolejna kostka. To ominąłem chyba ostatnio. No i tu oczywiście nic nie będzie. Przynajmniej nic nie znalazłem. Ja nic tu nie znalazłem. Teraz będzie co odcinki mi się mieszają, bo nie wiem o czym wam mówiłem, o czym nie. O, doniczki nie znalazłem wcześniej. Jest progres. Jest progres. Dobra, wylećmy sobie stąd. Naładujmy sobie tlen trochę. Podlećmy nawet może. Że te ogórki nas nie zjedzą. I tak, tutaj jest jeszcze przejście jedno. Akurat to przejście chyba też nam zbytnio nic nie da. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nic nam nie da. Też będzie taka jedna pustka. Doniczka, jakbyśmy mieli to stanowisko modyfikacyjne. Ciągle. To mnie chyba nie było ostatnio. A tu też chyba nic nie było. Ale nie pamiętałem, więc wolałem sprawdzić, żeby nie było potem krzyku i płaczu. Weźmy zawsze tytan. Dwie sztuki tytanu, ale weźmy to. A nie, dobra, tutaj coś było. Ale tu chyba też będzie tytan dla nas. Tak. Tu jest tytan dla nas. Brak miejsca w punktu, czyli mamy już full tytanu. Cóż, trudno. Tu jest, pamiętam. Czasem tak bywa. Wyjdźmy stąd. Czyli rozgubił. I się Shiro. O, coś tu jeszcze było, jakiś reaktor? Coś, nie?
Karabin unieruchamiający. I stanowisko modyfikacyjne. No to luz plus. Tego nie chcemy. Dobra. Spoko. Uuu, jakie to jest duże. Jakie to jest duże. Giganciara. Ogromny krzak bulbowy. Ja pamiętam o tych PDA, spokojnie. Będziemy to czytać. Obiecałem, to będziemy. Ale to już jak wrócę. Dobra. To można wywalić. To można wypić. To można wywalić. Za 4 miejsca sobie zostawić. Gdzie jest mój Simov? Właśnie, bo tutaj jeszcze o jednym zapomniałem. Tutaj będą takie diody LED, które również chciałbym sobie zabrać. O, to jest to. Lampa na stojaku, ale to jest tylko i wyłącznie wpis. A potem, jak jeszcze wyskanujemy jedno, to wyskoczy schemat. To jest chyba to, fragment światła LED. Fragment sterowni skanującej, ale to już mamy, czy nie mamy? Mamy. I tu już więcej chyba nic nie było. Chyba nie. Kurczę, no taka była fajna jaskinia, nie wiem, czy to nie tamta. Potrzebujemy lity. Dobra, spokojnie. O, mam. Jeszcze mnie spoluknął po cały mnie nos. Żeby nie powiedzieć w dupę. Jezu, ile was tu jest? Trochę za dużo, nie uważacie? Trochę was tu za dużo. Dobra, tytan out. W ogóle, ow, jedną sztukę. Kryształ uranitu spoko. No, potrzebujemy dużo litu. Srebro. Potrzebujemy troszkę litu. Litu, złoto. Ołów, kurwa, pewnie. Już wolę to złoto. Ej, to było chyba ta jaskinia, wiecie? Jak mi się kojarzy? Lit. Z 8 sztuk litu znalazłem. A teraz widzę, że jest biednie. Teraz wiesz, że jest biednie, zapiszę grę. Bo się boję. Bo się troszkę boję. Jezu, ile was tu jest? Ile was tu cholera pływa? Wypierdzielam. Ja pływam szybciej. O, zaraz mi bateria padnie. Nie no, z taką ilością litu to ja nie wracam. Pierdzielę. Lebro. Świetnie, dzięki. No, to na tym mi zależało. Uuuu, ciepło. Ale to chyba nie było to miejsce. Pamiętam, że tam to było i sporo i rubinu i tak dalej, kurde. Teraz nic. Krótka musz... I ogórek! Ty mi zabierasz prąd. Ty mi jakiś discharge robisz. Goni i goni. A może i to było to miejsce? Srebra chyba aż tyle nie potrzebuje. Litno potrzebuje. Litno potrzebuje, zjedzmy kostkę. Złoto. Kurde, na to mi złoto. Albo srebro. Wiecie, w real life bym nie narzekał, ale... Ale to jest mi potrzebne. Wow. Ciepło. Ołów. Naprawdę? Nie chcę ołowiu. Rubiny się przydadzą do WZ-ki. No, naprawdę, no, przydałby się cholerny lit.
Nie srebro, lit. Kurwa, lit. Au. Aj, aj, aj. Dobra, no wywalamy to. Wolę rubiny pozbierać. Lit, dobra. Ja już teraz akurat o tej porze, jak nagrywam ten odcinek, już wracałem do bazy. Z dużą ilością litu. A tu nie mam nic. Bąbelka nie dosięgnę. Czy bym przesadził? Jak mi bateria nie padnie, to nie. Dzień dobry. Ładuj się, ładuj się. Dobra, mamy 3 sztuki litu, to jest za mało. Rubinów to mamy od zarąbania. Ciuciut. Jestem zdegustowany. Jestem zdegustowany ilością rubinów, którą mamy w tej chwili. Bardziej jestem zdegustowany ilością litu, jaki mamy. To by się przydało w sumie. To by się przydało. No kurde, no nie wiem, no chyba wrócimy do bazy. Tyle litu, ile mamy teraz, no coś tam starczy, nie? To nie jest tak, że... To nie jest tak, że my nie mamy teraz co robić. No ale wolałbym tego litu mieć więcej, no i będę okłamywał. Zresztą urenitu. O, to się przyda. Nie wiem do czego jeszcze, ale się przyda. Radioaktywność. Ale tu musi być sporo siwertów, no. Tutaj to się musi dziać. Ja ją stworzenia to mnie nie interesuje. Uranit kolejny. Dziurki. Dziurki. Jaja stworzenia. Ja zamiast jaja stworzenia, kurde, ja się zgubiłem. Nie wiem, gdzie jestem. Teraz będzie problem. Już zaczyna się być problem, bo coraz mniej wiem, gdzie jestem. Kurwa, to mi nic nie daje. 100 sekund. Być może to spartole. Dobra, widzę Simofa. Udało się, uff. Ale powiem wam, że ciśnienie skoczyło. Ciśnienie skoczyło, już naprawdę myślałem, że się zgubiłem. No ty jeszcze tu. Ups. Może gdzie poświeca, to mi też spokój, co? No dobra, no litu mamy, ile mamy, wracamy. Trudno. Musimy dokończyć dzisiaj bazę i zobaczyć, czy możemy sobie tam to nasze stanowisko modyfikacyjne jakoś usprawnić. Czy to nam po prostu da możliwość zrobienia tego WZ1. Bo wiecie, to jest wszystko w porządku. Tak naprawdę to, że straciliśmy Simofa, no zdarza się, trudno. To jest, wiecie, część gry, że czasem po prostu się traci. Dziwna narośl, tyle nie możemy skanować, nie możemy. Warto było zobaczyć. Tylko problem teraz jest to, że nie możemy sobie... Znaczy tą WZ1 to my znaleźliśmy bodajże na Aurorze. Tak mi się wydaje. Że to było zrobione, znalezione na Aurorze. Tak teraz problem jest taki, że my nie możemy tego zrobić, a do WZ2 potrzebujemy WZ1. I tak to się zamyka pętla, zamyka się koło. Jest to dosyć problematyczne. Dobra.
Mieliśmy sobie zrobić te uszczelnienia. Uszczelnienia, te płytki. Przepraszam za chrypę. Te płytki, które są tutaj. Ja zostawiłem konstruktor bas. Kipką, oczywiście. Rubinów nam teraz chyba nie zabraknie, co? Rubinów nam chyba nie zabraknie teraz. Jest konstruktor bas. Dobra. To było tutaj. Weźmy sobie to na razie na trójkę. Może się trójkę. Dobra. Lit i trzy razy tytan. One, two, three. Byliśmy na skraju na pewno. Tak, plus 7 do wytrzymałości. Świetnie. Okej. I teraz tak. Do ulepszenia tego potrzebujemy sztabka tytanu dwa razy oraz smar i dwa razy ołów. Smar dwa razy ołów. Ołów raz jest. Ołów dwa razy już mamy. Więc się okaże, że nie mam tytanu. Kurwa, ile tego łowiu jest tutaj. Dobra, złoto sobie zostawmy, srebro sobie zostawmy. Diamenty też. Rubiny tym bardziej. Weźmy sobie ten tytan. I zróbmy sobie, chyba że są gdzieś tu sztabki. Ja może jestem ślepy. Znaczy to na pewno, ale... Może gdzieś to jest. Może gdzieś to jest. Sztabki prestali mamy, ale tylko to. Dobra. To robimy sztabki tytanu. I potrzebujemy smaru jeszcze. Na szczęście w okolicy, moi kochani, w okolicy jest... są krzaki. Są krzaki, więc nie będzie problemu, żeby sobie to zdobyć. Polecimy sobie raz, dwa, trzy i będzie gitara. Dobra, mamy to. Gdzie były krzaki? Czorki, moi kochani, byli na wprost nas. To był ziongbiom. Au. Ale tak wziąłem kubek, kurde, do ręki, no. Krzaczki były gdzieś tutaj. Muszę to przepić, bo po tym zwiedzeniu tego wraku drugi raz już mnie aż głowa boli. Już mnie aż głowa boli. To było bardzo polskie. A może i nie? No gdzieś te krzaki widziałem. Gdzieś te krzaki widziałem, cholera. Na pewno je gdzieś widziałem. Co tu jest w ogóle? Wyspa jakaś? Nie, Aurora. A, do Aurory teraz przypłynęliśmy. No to nie, to nie było tu. To tu jest w takim razie Aurorka. Oto, tu. Gdzie ja to widziałem? Nie wiem. Może tu? No gdzieś na pewno widziałem. Jestem pewny, przekonany, bo przepływałem przez krzaki. W 100% na 100%. To będzie chyba na lewo. Jak szukałem bodajże tytanu, to... To właśnie przepływałem przez te krzaki. O, są, dobra. Są krzaki. Są syczarki. Szaleńczyk czy czeńczyk, ja nie wiem. Noża nie mam. Czy mam nóż? Bo nie pamiętam, z czego to się robiło. Tu trójeczka. Dobra. Naprawmy sobie simopa, żeby nas jakiś tam dziadyga nie trzasnął. Dobra. Elegancko wracamy do bazy, robimy sobie stację dokującą i zobaczymy, jak to wygląda i czy będziemy mogli sobie w końcu zrobić tą WZ1, no. Naprawdę mi zależy na tym, jak cholera. Tak mi potrzebne. Bo chyba, że teraz będziemy musieli wrócić do Aurory. Znaczy, i tak do Aurory wrócić musimy. To jest pewne, że do Aurory wrócić musimy, nie ma innej opcji.
Olej się robi z nasion, dobra. Wszystko jest? Ołów, napki, si. Wszystko jest jak być powinno. To teraz zróbmy sobie tu stację dokującą. No i dziękuję. Pyk. Minus 5 do wytrzymałości, no właśnie. Dlatego ja musiałem to zrobić, nie było innej opcji. Zadokujmy się. Wow! Taki animation. Uhuhuhu. Uhuhuhu. Simo, wejdź do Simofa. Normalnym jest, że po tygodniach spędzonych bez jakiegokolwiek kontaktu z człowiekiem odczuwa się psychologiczny dyskomfort. Badania dowodzą, że w jego częściowym złagodzeniu pomaga adopcja zwierzaka lub nadanie cech ludzkich jakiemuś nieożywionemu przedmiotowi. Czyli to co nie umiesz czytać dzisiaj. To się ładuje. Tak, ładowanie akumulatoru, świetnie. Dobra, to jest ładowanko w takim razie. Ale nadal nie możemy, kurde, nic tu zrobić. Nie mamy żadnego modyfikatora. Po co mi automat z kawą? Konsola ulepszeń pojazdów. Tytan. Dobra, mam to. A to jest tylko niżej tu, chyba, tak? I. To się wchodzi na górę. To jest tak. Tytan razy 3, miliony przewód i chip. Tytan razy 3. Proszę było? Chip i miedziany przewód. Chip. I miedziucha. A w sumie jest miedziany przewód. No i dobra. A, to tak działa. No dobra, tutaj możemy wsiąść, a tu mamy modyfikację. To myślę, że... A może tu? No niech będzie tu. No i dobra, Simov zadokowano ładowanie 83%, świetnie. Wow, kolorek można zmienić. Wow, nie no, to wiadomo, że fioletowy. Gdzie fiolet? Nazwa, dobra, jak go nazwiemy? Simov? Dobra, na razie niech będzie Simov. Na razie niech będzie Simov. Paseczek też możemy zmienić? Możemy. Dobra, niech będzie fioletowa pszczółka. Wnętrze możemy sobie zrobić, no też na fioletowo. Będzie taki, wiecie, dobra, nieważne. Chciałem powiedzieć głupotę, ale okej. Ale dobra, to jest tylko to. Naprawdę to jest tylko to. Kurde, ja myślałem, a nie, jest konsola ulepszeń. Wspólne moduły. Moduł przestrzeni ładunkowy. O kurde, moduł Simofa. Kompensator ciśnienia Simofa WZ1. Jest, sztabka tytanu, szkło dwa razy. Matko, bosko, często, hosko. Ale my się teraz napstrykamy. Tylko tu się schodziło w dół. Musimy zrobić tą drobinę gdzieś indziej. Szkło dwa razy. I sztabka tytanu była, tak? Chyba ta. Dobra, to tak. To na pewno sobie musimy wyrzucić. Znaczy wyrzucić, może nie. Nie wyrzucić, a po prostu sobie to przełożyć. No i cholera, chyba ten tytan się nam przyda. Topki blastali to raczej nie. Szkło dwa razy jest. No i bez problemu w fabryktorze myślę, że sobie zrobimy te materiały podstawowe. Jest, to co miało być. No i fajnie. No i fajnie. Dobra. Zróbmy sobie tą WZ1. Myślę, że w ogóle tutaj... System obrony Simofa jeszcze jest zrobienia. Wow. Torpedy.
Torpeda wirowa. Wytwarza miejscowe zaburzenia grawitacji i załaduje ją do luku torpedowego pojazdu. Torpeda gazowa. Uwalnia chmury toksycznego gazu, załaduje ją do luku torpedowego. Ciekawe, czy my w ogóle możemy coś zabić tym. Moduł ładowania słonecznego. Wystawienie na promienie słoneczne ładuje ogniwa energetyczne Simofa. System torpedowy Simofa. Sonar Simofa. Oj, to możemy sobie zrobić. Dobra, ale najpierw to. Bardzo się cieszę. Wspólne moduły. W ogóle, kurde, to kusi. Moduł przestrzeni ładunkowej. No wezmę to. Wezmę. Ale widzę, że nie możemy sobie ulepszyć teraz tych... tych rzeczy. Dobra, czyli tak. Czy luk ładunkowy jest jedynka? Otwórz schowek. Ej, no fajno. Już takie ogniwko można sobie tu wsadzić, nie? Dobrze, bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Jest progres i to mega. Dobra. Tylko tak, teraz będę chciał sobie jeszcze, może tutaj, o to chciałem, diament, ołów i chip komputerowy, którego nie mamy, bo go zużyliśmy. Próbka korala stołowego. I za tym to ja latałem. Miedź i złoto, znaczy miedziany przewód i złoto. Co sobie zrobimy? Miedziany przewód i złoto. No i chip komputerowy, którego też nie mamy. Jeszcze raz, co było potrzebne, bo ja jestem, wiecie, ja jestem upośledzony pod tym względem. Próbka korala stołowego, okej. Okay. No dobra. Ja się gubię tu jeszcze. Nawet nie będę tego brał. Fajnie to wygląda. Mega fajnie. I wiem również, że koral stołowy występuje gdzieś sobie tu. Bo on jest taki dziwny. Zobaczcie w ogóle, gdzie nasza pułapka wędrowała, aż tam. To jest takie dziwne tłuśko. Ja na przykład ostatnio miałem problem ze znalezieniem tego korala stołowego. Bo on się tak dziwnie ukrył. To nie jest koral stołowy. Próbka tuby koralowej, no właśnie. Tuba. Nawet jest rzecz, którą wyrzuciłem. No i tu blisko bazy mamy w razie czego też. Zobaczmy, gdzie to jest. No właśnie, tutaj. To nie ma po prostu pokazanego, wiecie, że to jest to. Tu pęcherzówkę też można sobie połapać. Pęcherzówkę też można połapać. Dziadyga wyrzucał. Może jakiś ząbek? Nie? No to nie. Do szkła emeryjowanego jednak się to przydaje. Mieć się przyda. O, jest ten koral. Bo teraz noża pewnie nie mam, co? No, szczęście jest. W ogóle ja sobie więcej trochę tego złapię. Więcej sobie złapię. To chyba... A nie, to malutkie jest. No to dobrze. Koral stołowy, on się przydaje właśnie czy do chipów, czy do czegoś innego. Wiecie, lepiej mieć go dużo. Myślę, że on się chyba nie psuje. Cool. No i dobra, mamy dużo korala stołowego i gitara. To jeść nie chcę, więc tym bardziej. W drugą stronę, co jest tu? To jest tu. Zapis. Już widzę, że 40 minut miał być krótszy odcinek, ale... To może za chwilę. Dopójmy sobie do bazy. Myślę, że zakończymy ten odcinek tutaj. Bo mówię, już nagrywam w sumie półtora tego odcinka. Naprawdę dzisiaj nie mam zbytnio czasu. A wyszło jak wyszło. Jak zwykle. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gram do was, Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnym odcinku z Subnautica, chociaż nie wiem dokładnie kiedy. No musicie mi teraz wybaczyć, bo naprawdę... No może być jeszcze trochę przerw.
troszeczkę niespodziewane wydarzenia w moim życiu się wydarzyły. Nastąpiły wydarzenia. Więc no, muszę chwileczkę sobie jeszcze odreagować. Dobra, trzymajcie się raz jeszcze, no i co? Hej, hej!